Witajcie. Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Cześć, kochani, z tej strony Mateusz Lech oraz oczywiście jego eminencja Paweł Jeżowski. Witamy w popołudniowym komentarzu. Coraz komentarze. wyżej mnie tak. W <laughs> tak. W sensie długo to już. Imperator dostarcie. za chwilę, tak. Imperator, tak. E, e, Dobrze jest kręcić komentarze dnia o tak ciekawych rzeczach, gdyż no nie ukrywajmy, bardzo lubimy, jak Rosjanom coś się nie uda i Putin sam ora coś. Poczekaj, poczekaj. Ja się martwię wtedy. Ty się martwisz, ja się cieszę. Więc dzisiaj jest jeden z tych tematów, który będzie mi się niezwykle przyjemnie. Z Wami omawiało. Natomiast zanim zaczniemy, to słuchajcie, e, robimy akcję. Oglądam Kremlinkę. Jest dostępny na naszym Twitterze, na Facebooku Kremlinki oraz w zakładce socjalnej. Zakładka socjalna? Jak to się? Społeczność, przepraszam. Społeczność. W zakładce społeczność jest taka oto informacja: oglądam Kremlinkę i na dole nazwa naszego kanału. Jeżeli słyszycie, że ktoś opowiada jakieś bzdury w, w sytuacji, o której często rozmawiamy, czyli o ekonomii rosyjskiej, albo lubicie nas i chcecie, żeby oglądało nas więcej osób, Wlepcie to na swoich profilach społecznościowych, podajcie dalej, zareklamujcie, jeżeli możemy was o to prosić, bo to jest biznes w obie strony. Wy oglądacie w większej ilości, my mamy pieniążki na na przykład zakup oświetlenia czy kamer, czy mamy więcej czasu, aby poświęcać się, by tworzyć te materiały. Wykorzystacie, my korzystamy i samo się to napędza. Więc, jeżeli mógłbym prosić w imieniu swoim i Pawła, to jeszcze raz zapraszam. A teraz oddaję głos Pawłowi, gdyż, a może jeszcze nie oddaję, gdyż mamy bardzo fajną rzecz. Jak dobrze wiecie, Rosja jest potężnym krajem wielkościowo, i jej rolnictwo to bardzo duży odcinek tortów, ich PKB żeby zyskiwać i zarabiać na sprzedaży na przykład zboża trzeba go wyprodukować, zasadzić i zebrać w odpowiedniej ilości Zboże musi być odporne na pasożyty, grzyby, susze, powodzie, zbyt duże na słonecznienie, za małe na słonecznienie. I rolnictwo na świecie rozwija się w takim kierunku, że ziarna są modyfikowane genetycznie, aby być odporne na wszelakiego rodzaju właśnie takie sytuacje losowe oraz żeby dawały wysokie plony. I rozwinęły się w Europie i w Stanach Zjednoczonych korporacje, które produkują takie ziarno o bardzo dobrej specyfikacji, które potrafi dać z jednego hektara nawet 7 ton zboża. Natomiast... Ale to poczekaj, to dla żyta mówisz, bo to różnie jest dla, dla różnych. Okej, okay, no to dobra. No to przyżycie 7 ton z jednego hektara Natomiast Rosjanie technologie owszem może jakąś mają, ale pozwala to na zebranie około czterech ton. No i co się Pawle wydarzyło w ostatnich 24 godzinach, co jest bardzo ekscytujące dla nas? Tak, myślę, że tutaj dla osób, które interesują się rolnictwem pewnie bardziej, mhm. ponieważ Rosjanie wprowadzają zakaz dostawy nasion zachodnich i amerykańskich. Do siebie, aby ochronić własny rynek nasienny i aby zmusić firmy europejskie, czyli głównie tutaj niemieckie, tak? Mówimy tu o Bayerze, Basfie czy amerykańskie, do tego, żeby zaczęły lokalizować ziarna. O co chodzi z tymi lokalizacjami ziaren? Może sobie na, na początku powiemy. Jakiś czas temu, a dokładnie w maju, albo może jeszcze cofnijmy się. 8 marca, po rozpoczęciu tych działań wojennych w Ukrainie, pojawił się dekret prezydencki o zastosowaniu specjalnych środków ekonomicznych w zakresie zagranicznej działalności gospodarczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa federacji. 8 marca rosyjskiej. 2022. Bo Tak. No i był to dekret. Ten dekret, jak gdyby nic, nic nie wnosił na samym początku, natomiast w maju pojawiły się wytyczne dotyczące bezpieczeństwa Rosji do roku 2030, które zakładały na samym początku zwiększenie ilości ziarna krajowego używanego do zasiewów. I tutaj mówimy o nie tylko zbożach, a o różnych produktach rolnych, spożywczych. I tam sobie wymyślili, że chcieliby dojść do 70% własnego ziarna, żeby uniezależnić się właśnie od zagranicznych nasion. No i to ktoś mógłby powiedzieć: No wszystko brzmi sensownie. Tutaj, przepraszam, nie 70-75% a mhm. więc bardzo ambitnie, no i tutaj już mieliśmy jakieś takie pierwsze oznaki, że to się zaczyna zmieniać w roku 2022, tam średnia podawana przez Ministerstwo Rolnictwa, ziarna tego lokalnego wynosiła 60%, tu wielu ekspertów podawało wątpliwość te dane, że to jest mniej i mniej więcej mówiono, że połowa ziarna do zasiewów jest w produkcji gdzieś rosyjskiej, a połowa pochodzi właśnie z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, tak, czy z Europy Zachodniej. Niemniej, no możemy dyskutować, na ile te dane są prawdziwe, na ile nie. Tutaj ministerstwo chciało, jak gdyby, prawdopodobnie podbić, że oni coś robią i działają w tym kierunku. Wydaje się, że w 2022 mało zostało wykonane. Natomiast Mamy olbrzymią zmianę w 2023. Bo w 2023 w maju wystosowano żądanie do zachodnich korporacji, aby zaczęły tworzyć spółki joint venture z rosyjskim kapitałem. Czyli jeżeli chcecie sprowadzać i sprzedawać u nas ziarno, no to yy, propozycja jest taka, że utworzycie spółkę joint venture, gdzie macie. Poniżej 49%, natomiast większość mają Rosjanie. Przyniesiecie swój know-how. Czyli inny. zapraszamy Was, żebyście pokazali nam, jak to robicie, ale nie macie żadnych praw decyzyjnych, nie macie głosowania, czyli tak. przynosicie know-how, my przegłosujemy to, żebyście to nam podali, upublicznili, a potem spadać. Tak, jest. no i te wszystkie firmy, które działały w Rosji, Zostały zobowiązane dekretem akurat tutaj nie prezydenta, a premiera Miszustina. To był dekret z 1 bodajże maja, który wszedł w życie z 1 września. Tutaj Stowarzyszenie Europejskich Producentów EuroSeeds poczuło się zaniepokojone obowiązkiem tworzenia wspólnych przedsięwzięć, pisali listy. No i tak dalej. Tutaj również dostrzegało do powiązane, tak z lokalizacją produktów, regulacjami celnymi. Na ten moment nic się nie działo. To znaczy, to weszło w życie, natomiast no, żadnych dodatkowych obostrzeń na firmy europejskie nie miało. Natomiast ta doktryna bezpieczeństwa żywnościowego, która zakładała, że do 2030 Rosja powinna być zapłacona w lokalne, wyselekcjonowane nasiona na poziomie 75%, nagle w ostatnich dniach nabrała tempa. To znaczy Rosjanie chcieliby to uzyskać szybciej niż w 2030. Prawdopodobnie w obawie, że jakieś sankcje czyli Pewnie doszły jakieś informacje do nich, że mogą się pojawić jakieś sankcje na ziarna czy na produkty spożywcze. No tudzież też były informacje, że firmy niechętnie zaczęły dostarczać na ten rosyjski, znaczy nie były chętne w ogóle do tworzenia tych spółek joint venture. No i jeżeli chodzi o dostawy, to prawdopodobnie te dostawy będą zmniejszone w przyszłym roku. W związku z tym Rosjanie wychodząc naprzeciw, mają pomysł, żeby od 23 stycznia, słuchajcie, wprowadzić zakaz na sprowadzanie ziaren. I nie powiedzieliśmy jeszcze jednej niezwykle ważnej rzeczy, dlaczego to jest tak istotne. Otóż ziarno, które zbierzecie z takiej zmodyfikowanej pszenicy, nie za bardzo się nadaje, żeby je zasadzić ponownie i z tych ziaren tworzyć następne plony. Co roku trzeba kupować nowe ziarno. Więc Rosjanie, którzy korzystali ostatnie lata z ziaren zachodnich, które dają plony tam 7 z hektara, nagle będą musieli co prawda, to jeszcze nie będzie chyba nadchodzący sezon, bo teraz już, Paweł, powiedziałeś, że te ziarna są najprawdopodobniej zakupione i zabezpieczone. Natomiast za rok, czy, czy półtorej, czy, czy jak to tam wy wygląda w następnym y, okresie, może tych ziaren nie być już tych zachodnich. No a to oznacza, że jeżeli Rosjanie wyprodukowali 150 y, milionów ton zboża, Ostatnich latach nie było 160, 150, 140, no to teraz mo mogą te plony gwałtownie spaść. Tak, znaczy tu ja mówiłem swego czasu, że to rolnictwo chyba będzie ostatnią tą gałęzią, która będzie w Rosji spadać. Wydaje się, że chyba się myliłem, nie doceniłem pomysłowości. samych Rosjan. tak tak, pomysłowości. No bo. Yy, Wprowadzenie teraz zakazu, tam się mówi o kontyngentach, to znaczy mają być dla wybranych firm jakieś kontyngenty, natomiast te kontyngenty głównie dotyczą e, ziarna na cele edukacyjne, badawcze. No i tu można liczyć się z tym, że wiesz, jakaś korupcja może nastąpić i tego ziarna uda się jednak do tej Rosji sprowadzić. Natomiast też w tym roku e, podnoszono jeszcze jeden element, e, który rozwiązano w sposób rosyjski. Czyli pojawiło się bardzo dużo ziarna nieznanego pochodzenia albo udającego inne pochodzenie niż było pierwotnie. Czyli po... Chcesz krusza. mi powiedzieć, że oleje silnikowe na tak. ziarnach. Tak, tak. Oleje silnikowe, podrabiana kola to też podrabiony alkohol, to też dotyczy ziarna. Prawdopodobnie jeżeli są jakieś duże firmy, no to one mogą sobie gdzieś tam zbadać w laboratorium jakość tego ziarna i pewnie są w stanie to odróżnić. Natomiast w przypadku no, takich mniejszych rolników tego nie robią. Wydawało im się, że z jakiegoś sprawdzonego źródła, no bo to też ta powiązania, to nie jest też tak, że ktoś idzie na bazar i kupuje gdzieś po kąt, nie? Często to kupuje od tego samego dystrybutora od którego kupuje co rok no i co roku nie bada tego ziarna, że nagle I przychodzi, że masz, przychodzi i pyta m, amerykańskie amerykańskie. Tak jak, jak amerykańskie tak jak w zeszłym roku jest drożej 50% tak, jest drożej, bo wiadomo, ale amerykańskie, ale amerykańskie. Tak, no bo powiem. tutaj e, wszystko wskazuje, że dosyć dużo ziarna wprowadzono w system dystrybucyjny różnego rodzaju rosyjscy wanie biznesu za tym stoją. To, ale to już wiesz, to jest taki schemat, ja już tu widzę całą tą myśl technologiczną, nie? Zlecasz opakowania, kopiujesz, sprawdzasz na rynku, które wyglądają podobnie, dzwonisz po tych dystrybutorach, że masz, masz, możesz sprzedać trochę drożej, ale masz. Cały ten ciąg, ja już to widzę. Nie, no wprowadzasz robił, nie? tak. No tutaj wiesz też to nie jest alkohol, że masz jakieś, tym się tak też do któregoś momentu nikt nie interesował. Tak. Nie? No, bo jakieś tam ziarna, dobra, alkohol. Samochody podrabiane, czy tam wiesz, lewe, kradzione, no to nie? No. Czy nawet jakieś, nie wiem, co tam się w Rosji podrabia, jakieś nawet ubrania, no to miałeś te służby działały, to można było <laughs> działać. Natomiast no, nikt, jak gdyby, tutaj nie walczył z tym procederem i w tym momencie nie chcemy szacować, ile procent tego ziarna, bo tego nikt nie wie. Służby rosyjskie tylko wiedzą, że taki proceder był, ale ile na rynku jest fałszywego ziarna i no bo ono jest różne. To nie jest też tak, że to ziarno na pewno nie da żadnych plonów. To jest często to jest rosyjskie tak. ziarno na przykład, no. które było tańsze. Dowiedzą się gdzieś tam w lipcu, sierpniu, wyjdą na pole, tak spojrzą, Wygląd organoleptyczny. Nie tak miało być. Nie? No. Organoleptyczny, no taki sam, czy zbliżony, to się nie różni, jak sobie spojrzycie, tak. Mhm. E, opakowania, tak jak mówisz, idealnie wiesz, podrobione to chyba nie jest jakiś większy, większy problem. No bo wiesz, nie ma na opakowaniach ziaren, jakichś hologramów, jak na banknotach zabezpieczeń. To jest po prostu, kurde, papierowy worek. No wiesz, jest czy, ziarno, to większe, tak, no bo tam masz jeszcze no. nawet kontener, czy to tam różnie, nie? Natomiast mhm. no jak, 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 to, jak to rozróżnić? Tak oprócz tego, że może gdzieś w laboratorium to pewnie sprawdzić. No to większość, tak jak mówię, nie spodziewała się też. Teraz być może firmy zaczną badać te ziarna, co oni w ogóle kupują i czy to jest faktycznie amerykańskie, czy nie. Natomiast no do tej pory, no skoro był dostawca, no to raczej tak nie, nie badałeś. No tak jak nie wiem, hurtownie alkoholu nie badają tego alkoholu, czy tak i nie porównują. No no Jeśli przyjeżdża nie, i wygląda tak samo, a jest dodatkowo drożej, to masz, to wiesz, no okej, okay, jest, okej. Okay. I teraz y, wprowadzając ten zakaz, no, Rosjanie y, próbują walczyć z tymi podrabianymi. No bo jeżeli dostępne będą tylko rosyjskie ziarna, według Rosji, znaczy to, to łatwiej y, będzie to skontrolować, nie? Tak, no rosyjskie, <gry> lub firmy, które są w joint venture, czyli też rosyjskie, a robimy bana na cały import. Jeszcze nie wiadomo, co z ziarnem chińskim, bo ono jeszcze może wjeżdżać w tym momencie, i Chińczycy być może będą tworzyć spółki joint venture, bo kilka firm wyraziło jakieś zainteresowanie, chociaż nie nastąpiło. Tylko trzeba sobie mm, pamiętać o tym, że y, to ziarno tych największych firm zachodnich jest najczęściej najlepszej jakości, jeżeli chodzi o efektywność. I druga rzecz, no Chińczycy też nie dadzą, jeżeli nawet będą wchodzić w spółki joint venture najnowszych swoich technologii, tylko jakieś starsze te, te powiedzmy linie produkcyjne ziaren, które pewnie charakteryzują się gorszymi parametrami, no chodzi tutaj o know-how, żeby Rosjanie też... Nie mogli tego w jakiś sposób Paweł, przejąć. My widzimy decyzję polityczną, natomiast za tą decyzją polityczną musiały być zrobione już najprawdopodobniej jakieś szacunki lub badania. Wiemy, 7 do 1, je... czekaj, czekaj, bo chcę. Pewien ciąg myślowy. 7 do 1, rosyjskie jest 4 do 1. Kupują jakieś lewe ziarna, wyszło, że zalało im rynek, 20-30% ziaren jest podrobionych, które dają, słuchaj, na przykład 2 do 1. 2 tony z hektara albo trzy tony z hektara. Więc logicznym by było zakazać wszystkiego, żeby chociaż uratować te cztery, e, wiesz, e, tony z hektara, bo to i tak lepiej niż e, ludzie będą się nacinać na dwie czy trzy e, tony z hektara. Więc to może Taś. być też na takiej zasadzie, że wiesz, oni się już zorientowali, w jak wielkie wiesz, e, wdepnęli za przeproszeniem e, kuku. No. Y Wydaje się, że obecny minister rolnictwa, mm -hmm. młody Dmitrij Patruszew, to jest jeździec bez głowy. Bo mm. o ile w I tak Rosjanie podają, i to też jest poddawane wątpliwości, o ile w przypadku zbóż, to rosyjskie ziarno stanowi powiedzmy te 70%. To teraz uważaj, w przypadku ziemniaka stanowi 9%. No i ktoś mówi, a ziemniaki to nie znasion, nie? Tylko się rozsadzają. Dobra, rozsadzamy z tych e, rozsad, z ból, jasne. Natomiast jak najbardziej nasiona ziemniaka istnieją. I tak również w przypadku na przykład buraka cukrowego, czy buraka ćwikłowego, bo to chodzi o różne nasiona. W przypadku zbóż Paweł, jest najlepiej dla Rosji. Paweł, czy ty chcesz w powiedzieć o wszystkim, wszystkim Rosjanie. Czy ty chcesz mi powiedzieć i wszystkim widzą, że Rosja, kraj, który stoi na ziemniakach, e, Używa tylko 10% swoich nasion, a reszta importuje? Tak, no bo ziemniaki się najczęściej trochę tam inaczej sadzi tą metodą mm -hmm. chałupniczą. Mm -hmm. e, natomiast no te sadzonki też powstają w sposób taki komercyjny tak i je się akurat robi z nasion. Tak? Tylko, że to jak gdyby masz ten dłuższy proces, bo najpierw hodujesz, potem z tych e, roślin. E, natomiast e, jak najbardziej w przypadku buraka, no to masz tam nasiona. I w przypadku buraka to jest tylko 3%, tak? Podobne z łaz sytuacja jest na słoneczniku, na, 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 bo władza też się skupiła na tych zbożach, nie? I to jest oczywiście tak. istotne. Natomiast w przypadku innych produktów, no tam sytuacja jest fatalna, tam jest powiedzmy właśnie 90%, 80% to są nasiona zachodnie. A oni wprowadzili na, tak na wszystko teraz. Drodzy widzowie, jeżeli wiecie, jak działa rynek nasion buraka ziemniaka, i czy można wyhodować z takiego ziemniaka kolejny, kolejne pokolenie ziemniaków, nie wiem, jak to się nawet nazywa, dajcie znać w komentarzach, bo może być tak, że te ziemniaki też są modyfikowane genetycznie i na przykład nie dadzą ci plonów bez nasion. Bo to jeżeli mamy z kukurydzą, ze zbożem, wiesz, jakimś, w ten sposób to jest w, ten, w tym momencie tworzone, to być może z ziemniakami, burakami jest podobnie, a wtedy to są w poważnych opałach, Paweł. Znaczy zmniejsza się tam, zmniejsza się ta, wiesz, efektywność. Tak, tego. no właśnie to. Jest jak najbardziej, tak, to jest chyba po... Z ziemniakami jeszcze jakaś jest bardziej skomplikowana sprawa, a, ale tak jak mówię, to też nie jestem ekspertem. Mhm. E, wiem, że akurat ziemniaki, chyba tutaj Holandia jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tworzenie nasion mhm. e, i firmy holenderskie. Mhm. E, natomiast, no, potentami są oczywiście firmy te niemieckie, Bas, Bayer, no plus oczywiście Amerykanie jeżeli chodzi o nasiona natomiast wiesz zboża okej okay, ale inne tak no tak. i teraz y, również w przypadku tych innych produktów tam również te nasiona masowo w tym roku były podrabiane więc teraz trochę mamy sytuację że Rosjanie coś zasieli zasieli powiedzmy na jesieni i, i zasieją coś na wiosnę mm -hmm. ale nie wiemy co z tego wyrośnie no tak Brzmi tak memowo, ale taka jest prawda. Bo... Rosyjska kinder niespodzianka na skalę y, krajową. Tak, i nie wiemy, jakie plony będą. O ile... Wiemy tylko, że będą mniejsze, ale o ile one będą mniejsze w przyszłym roku, no to ja nie jestem w stanie tutaj, sami Rosjanie tego nie wiedzą, i wydaje się, że to są jakieś błędy y, no, samego Ministerstwa Rolnictwa, bo mogli przewidzieć taką sytuację, że te podrabiane towary będą do nich trafiać. Odpo... Nawet Myśląc po rosyjsku, czyli te kontrole zacząć przeprowadzać wcześniej, niż doprowadzić do sytuacji takiej, że rolnicy zaczęli używać tych ziaren fałszywych, jakiejś słabej jakości, no bo to się odbije w przyszłym roku na plonach. I teraz wjeżdża na białym koniu coś takiego, jak kontrakty długoterminowe z Chinami i Iranem na przykład. Rosjanie w tym roku, pod koniec tego roku, podpisali duże kontrakty na dostarczanie zbóż z Iranem i Chinami. Z Chinami chyba dwunastoletnie, z Iranem już nie pamiętam. I tu jest taka ciekawa sytuacja. W zeszłym roku plony rosyjskie, z tego co pamiętam, Paweł z mnie, jeżeli coś mówię źle, 170 milionów ton, tak. Zbóż. E, zbóż, tak, tak. Chwalili no ja się ze tym. Wszystkimi, bo to A, ale, ale, do ale nie, bo chcę pokazać pewną, i tak dalej. pewną skalę 170 i powiedzieli, że 80 milionów ton z tego zostanie przeznaczone na eksport. W tym roku ze 170 spadły plony na 150 na eksport. Dalej 80 milionów ton zbóż. Oznacza to, że mniej zbóż jest przekierowane na rynek rosyjski, dla społeczeństwa rosyjskiego. Takie typowe rosyjskiego. zboża to 156 dwa lata temu, w tym roku 132, 137. No, okay. no, no To zależy no... właśnie co tam zaliczamy tak, do zbóż. Tak, ale no ogólnie zbóż. rozumiemy skalę, rozumiemy, że ten eksport jest stały. Teraz mocno zakleszczony przez kontrakty dług Długoterminowe, naprawdę bardzo duże kontrakty z Iranem i Chinami, a zapowiada się na to, że nie wiadomo, czy będzie co zbierać. W sensie, plony będą jakieś, tak jak Paweł powiedział, ale nie wiadomo, ile mniejsze. Jeżeli spadną o 10%, no to znowu z garnuszka eksportowego nie możemy zdjąć, bo obejmują nas kary i to na pewno duże, bo Chińczycy na pewno się zabezpieczyli bardzo dobrze, czyli trzeba będzie zabrać z rynku krajowego. To oznacza tak, dwie jeszcze, rzeczy. A, ale to jeszcze, jeszcze nie licz tak liniowo, bo rosyjskie te nasiona i te plony, które są, one się bardzo często charakteryzują, oprócz tego, bo ta czym wydajność, ale jakość a, tak. jakość jest bardzo słaba. Mhm. I tutaj wiele krajów na przykład nie kontraktuje z Rosji ze względu na zbyt niską jakość rosyjskich zbóż, to są różne, jakość ziarna, potem kwestia nasłonecznienia, kwestia przechowywania tego ziarna, no wiele tak. jakby tu elementów w jest, Grzyby to, że... pasożyty, mhm. Chińczycy przez wiele tak. miesięcy nie chcieli podpisać kontraktu z Rosjanami, punktując im warunki fitosanitarne przetrzymywania i przewożenia zboża, więc... Tu są problemy, które się nie zmieniły od zeszłego roku, bo ta sytuacja się nie poprawiła, wręcz pogorszyła. W ogóle zmienił się kierunek eksportu, gdyż no wcześniej był eksport jakiś do Europy, z tego co kojarzę, a teraz tego eksportu nie ma i właśnie dlatego podpisywali kontrakty długoterminowe z Chinami i Iranem, tak? Dobrze pamiętam? Tak, 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 tak. tak. Więc, więc droga, sposób przechowywania, tu wszystko jest ku gorszemu. Ku gorszemu będą też nasiona, ku gorszemu będą najprawdopodobniej też serwisy maszyn, ku gorszemu będzie dostępność siły roboczej, gdyż w rolnictwie, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, pracowali pracownicy z Azji Centralnej, których w tym momencie tak jakby brakuje odrobinę, więc. To są kolejne problemy, które się nawarstwiają i wrzucamy te kamyczki do tego plecaczka rosyjskiego rolnika. Tak. No i... Koszty pójdą w górę, bo pracują z Azji Centralnej i też dużo rekrutów jest obecnie na Ukrainie. Mm -hmm. Są często osoby, które mało zarabiały, miały długi, pracowały w tym rolnictwie, ale jako taka praca dorywcza. Mm -hmm. I teraz jeszcze masz jedną sytuację, bo wróćmy do tej jakości, bo to jest istotne, mm -hmm. musisz zabezpieczyć kontrakty eksportowe te duże, żeby zabezpieczyć te kontrakty eksportowe, i jeżeli spadnie ci w przyszłym roku albo za dwa lata, bo to może nie być tak, że od razu wszystko w przyszłym roku, tak. ale, ale ten proces będzie tak za rok, za dwa lata, po prostu to będzie to ziarno się yy, m, będzie coraz niższej jakości, to wraz z spadkiem jakości będziesz musiał wyselekcjonować te lepsze ziarno, żeby dotrzymać kontraktu, bo inaczej jeżeli tak. wyślesz słabe jakości ziarno, no to Chińczycy mówią ale moment, to my tak. tego nie zamawialiśmy tak, tu jest umowa, Stara. te warunki umowa. mają być takie, takie i takie mhm. zabierzcie nie. sobie te badziemie a więc ale oni płaćcie. będą musieli z rynku krajowego wyciągnąć to ziarno najlepszej jakości, a więc jeżeli ci ta jakość zacznie spadać to nie będzie tylko tak, wiesz, jeden, że tu wiesz, plony spadną o 10%, ale będzie to, to, co już widzimy na rynku żyta, bo już w tym roku mówi się, że mogą być problemy, jeżeli chodzi o ceny chleba żytniego, ze względu, że na wyjątkowo niskiej jakości zebrane plony, czyli ten jakość tego żyta jest bardzo słaba. To się mówi, że historycznie do tej pory najsłabsza. I to się będzie wiesz, pewnie w różnych y, tych kodów, Jakość tak, nie może nie... też się odbijać na długość, możliwości długości przechowywania takiego zboża, bo może no to też, też y, jakość, y, odporność, nie? Może to też. <laughs> odporność gdzieś... na choroby, na szkodniki, tak. No tutaj też właśnie te ziarna zachodnie mają tam wbudowane jakieś te mechanizmy, że są bardziej odporne w stosunku do tych <laughs> na przykład rosyjskich. Tak. No. Y a więc wiesz, no to ja bym tak widział, że to, co może grozić, co Rosjanie mogą jeszcze zrobić, może się okazać, że wprowadzą w którymś momencie zakaz eksportu. Klasycz, klasycznie. Idziesz Bo klasycznie. według, według schematu, tak? tak? Czy zakażą eksportu do Chin? Prawdopodobnie wyłączą te kontrakty długoterminowe. Tak. No, bo one są podpisane, nie chcą, żeby te, no bo te firmy by wtedy upadły, to są olbrzymie kontrakty mhm. dla Państwa też strategiczne. To się wydarzy i ja wiem dlaczego. No ale kontynuuj. I wtedy byśmy mieli sytuację tak jak na durum, tak? Bo teraz dzisiaj wprowadzili zakaz na mąkę Durum. To wcześniej mówiliśmy, że oni przygotowują dzisiaj przed życie ten zakaz. Na mąkę i na ziarna durum, czyli nie można wysyłać, natomiast te kontrakty gdzieś, które są długoterminowe, są z tego wyłączone. Ja mam taką myśl, która mi się w tym momencie pojawiła. Słuchaj, obniżają się plony, tam trzeba do Chin, do Iranu wysłać dobrej jakości ziarno. Co robią Chińczycy? Tak, jak mówisz, wprowadzają zakaz i co się dzieje? Podpalają Afrykę. Bo tu będą blokować Ukrainę, sami nie będą wysyłali. Dla nich, dla ich społeczeństwa w jakimś tam stopniu to może wystarczyć, ale spowodują kolejny kryzys. I tym razem nie złą wolą, tylko po prostu powiedzą: Mamy złe plony, nic nie możemy na to poradzić. Wiesz co, czy wystarczy, czy nie wystarczy? To też zobaczymy, mm. jakie te plony będą, nie? Bo tak no. jak ty mówisz, jeżeli to będzie mały spadek, to pewnie wystarczy, ale jeżeli będzie większy spadek, to może nie wystarczyć. No i wtedy będą takie mm, trudne decyzje, czyli czy ciąć mm -hmm. duże kontrakty eksportowe. W sumie na nich I... się najlepiej zarabia, a tam gotówka jest niezwykle w tym momencie potrzebna. A nie można ciąć, no bo wojnę się prowadzi, tak. a debizy, juany są potrzebne. No to by oznaczało jakieś braki na, na rynku. Tutaj też może być tak, że, wiesz, my mówimy o zbożach, ale to mogą być braki, właśnie w innych produktach, gdzie te nasiona będą niewystarczające, gdzie te plony będą niewystarczające, a nie były też w jakiś sposób monitorowane przez państwo. Czy tak. wiesz, powiedzmy, będą patrzeć pszenica, tak, mhm. i powiedzmy jeszcze jakiś rzepak i jeszcze coś. Ale już, właśnie jakieś mimo że burak sprowy, no ale już jakieś inne rzeczy, niekoniecznie. Tu też będzie taka symbioza między produktami, o której mówiłeś wczoraj, że jeżeli brakuje jednego produktu, to on może pociągnąć drugi za sobą. Czyli jeżeli nie masz żyta, to próbujesz to nadrobić pszenicą, natomiast wtedy pszenica ci, wiesz, winduje jakoś cenę i zaczynają ci się braki tam, bo próbujesz, wiesz, to, co było wtedy i wystarczało, podzielić na jakby dodatkowy zasób. Jak ci zacznie brakować, nie wiem, ziemniaków, no to znowu możesz próbować zastępować tu pieczywem czy czymś takim, więc znowu pszenica. I tu są później naczynia powiązane, no bo ludzie muszą dostarczyć swoim organizmom jakąś ilość kalorii dziennie. Jeżeli w jednym miejscu jest brak, no To będzie próba zastępowania tego w innym miejscu. Tak jak na kurczakach, kurczaków brakuje, no to trzeba wieprzowinę na przykład kupić. No i tu może być podobna sytuacja, prawda? No, jeszcze dochodzi rynek mięsa i masz mm -hmm. różnego rodzaju pasze. Tak. Które też, jeżeli chodzi o tą produkcję, widzimy, że ceny pasz bardzo mocno poszły w górę i tak naprawdę Rosjanie się. Na ten moment ratują, tylko tą lokalną produkcją, bo sprowadzanie w tym momencie dla nich jest, jest za drogie. No to znowuż ta kwestia tego rubla i tego, no te, te, tego znacznego osłabienia tego rubla, pomimo że tam ostatnie, ostatni miesiąc tak mamy korektę tego, no to nadal mhm. te ceny w stosunku do zeszłego roku wiesz, no to jest 60-70%, nie? Tak. A do tego dochodzą antybiotyki, leki, tak? No bo wiadomo, że to nie jest tak, że każda taka hodowla wymaga no, stosowania dosyć dużej ilości leków i antybiotyków, a to również w tym momencie jest coraz droższe w Rosji. Tak. No to zapowiada nam się ciekawy rolniczy okres w przyszłym roku w Rosji. Tak, zapowiada się, że to, co wydawało się, że jest niemożliwe i dosyć odległe, czyli powiedzmy za kilka lat, jakieś problemy w rolnictwie, że to wiesz, bardziej właśnie tak powoli będzie postępować, nawet jak będą mieli mniejsze plony, to będą więcej zasiewać obszarów, a i tak Rosja ma małą wydajność, jak gdyby z hektara. Natomiast no, tu wszystko wskazuje, że to w bardzo szybkim czasie może się pogorszyć. Szybciej niż my się spodziewaliśmy sami. Nie omówiliśmy jednej rzeczy. Chin. Czemu Chiny nie wiadomo i nie wiesz, nie zasieją, nie wprowadzą swoich firm, nie przejmą tego wszystkiego? No, Chiny mają własne problemy, o nich też będziemy mówili pewnie w tym tygodniu, i nie są zainteresowane inwestycjami. Ja miałem kiedyś taką mapkę, pewnie pokażemy, gdzie są pokazane, gdzie obecnie trwają czy realizowane są inwestycje chińskie. No, mhm. i tam mamy pełno białych plam. Większość jak gdyby Rosji to są takie białe plamy. No nie wygląda to dobrze, żeby Chiny weszły, to wielokrotnie mówiłem, nowy reżim, nowe rozdanie, no i, no i musi się im opłacać, no po co mają. I przy nie ma w tym takim też interesie rolniczym, zabezpieczenie swoich interesów i zabezpieczenie know-how, a w Rosji w tym momencie nie można na to liczyć. Nikt nie może na to liczyć w Rosji. Nie. W tym ja momencie też co się dzieje z marżę i przekłada się to na cenę produktów w Rosji końcową. To też jest, wiesz, ważny wskaźnik, bo może być tak, że rolnikom, zwłaszcza tym mniejszym, przy bo obserwowaliśmy też takie informacje w Polsce, że jeżeli wzrastały koszty nawozów, koszty nasion i tak dalej, to rolnicy mówili nie stać nas, żeby zakupić odpowiednią ilość, żeby zasiać takie pole, nie? Więc tu w tych mniejszych firmach może się pojawiać ten problem. No, po Bepa. pierwsze, to nasiona chińskie muszą być dostępne. Na razie mamy zakaz z mhm. kontyngentami. W tym momencie jakąś część pewnie będą mogli sprowadzić z Chin, ale ponieważ oni chcą uzyskać te współczynniki zgodnie z ustawą, no bo tam jest brak zrozumienia, oni chcą szybciej do tego dojść, żeby się móc tym pochwalić. No chcą znowu Dziś, wykonać coś nie, dekretem tak. nie pracą Dziś, tak. dekretem. Tak, dziwnie to brzmi, ale, ale tak jest. Być mhm. może będą jak zwykle kontyngenty, ale wyłączenia, bo się okaże, że jednak muszą być. No koniec końców to idzie tak w typowym rosyjskim, rosyjskim kierunku. Część może firm chińskich na przykład zlokalizuje swoje ziarna i dzięki temu wejdą tymi drzwiami. No, ale tak jak mówię, Musisz nie wytłumaczyć, tak... co to znaczy zlokalizują swoje ziarna, że pojadą na pole i powiedzą: O, to jest nasze ziarno? Nie, że produkcja tych ziaren będzie się odbywać w Rosji. Mhm. To, to co chcieli od firm zachodnich, żeby firmy zachodnie produkowały swoje ziarna w Rosji, żeby ten know-how doszedł. Być może firmy chińskie to część zrobić. Dlaczego to zrobić? Dlatego, że. Rosjanie stanowiesz przed takim wyborem, albo inaczej, może nawet nikim nie da tego wyboru. Jakieś starsze typy, wiesz już, tych, które obecnie nie sprzedają na rynkach, nawet Chińczycy, no będą lokalizowane w Rosji. No bo tam nie ma nic powiedziane, że to muszą być najnowsze, tak? No tak. Technologii, najnowsze. Typy, A wszystko, co jest tak. bardziej wytrzymałe na choroby, czy da odrobinę większe plony niż ziarna, które są wypracowane w rosyjskich laboratoriach. To jest korzyść w tym momencie. No bo wiesz, bo czego ty się możesz obawiać, jeżeli lokalizujesz i dajesz starą też technologię, dlaczego firmy nie chcą? No że... To reputacje. Okay. No bo w tym momencie, wiesz, wejdzie taka firma i będzie reputacja, że tak, oni tam z Rosji produkują, ale to nie. Mhm. A tu w przypadku Chińczyków, oni się tym akurat mocno nie będą przejmować, bo nie, ma, nie mają w tym momencie jakiejś bardzo wysokiej reputacji, że to są, wiesz płacisz dużo ale masz wysoką wydajność i tak dalej i tak dalej nie płacisz mniej sporo i ta wydajność nie jest jakaś jakaś wysoka i mo, będą sobie mogli myślę bardziej na to pozwolić a też Rosjanie dopiero za jakiś czas się też zorientują co dostali bo też, to, no. nie jest tak to, to jest takie wam... Kinder niespodzianka nie otworzysz za rok, zobaczysz no, co wyjdzie nie? tak trochę tak tu mamy taki nowy, tu wszystko będzie super super a no nie wyszło trochę a, no to my nie wiemy źle robiliście źle robili tej... wiesz to tak, tam możesz właśnie tak. drugi raz tak? spróbujcie bo pierwszy raz źle robiliście tu damy wam 10% pustu u nas ale działa u nas, u nas działa, działa. Półtora miliona ludzi wszyscy wyżywieni. Zobaczcie, jakie grubaski. Nie? tacy przyjadą. I ten i pokażą mi tych otyłych Chińczyków. A co z Indiami? Bo Indie też mają bardzo duże osiągnięcia rolnicze i bardzo dużo ludzi, ale z tego, co kojarzę, to chyba na technologii zachodniej, tylko i wyłącznie, tak? Nie, nie ma. Tam nie za mają, bardzo... wiesz, powoli też mają swoje, tak? Mhm. Tutaj ten przemysł rolniczy też u nich się rozwija jak najbardziej. Mm -hmm. Natomiast no, Indie nie są zainteresowane współpracą z Rosją w tym aspekcie. Nic Czy... o tym się nie mówi. Może się oczywiście coś pojawi, natomiast ja nie sądzę. No to... Mówi się jedynie o tym kierunku chińskim. Mm -hmm. No ale z drugiej strony już tych Chin tak dużo tych jest rzeczy, że to jest następne jakieś uzależnienie też. To jest, to jest kolejny element, który warto wspomnieć: że ten smog tego niedźwiedzia to tak sobie. Po kawałeczku, po kawałeczku i coraz bardziej ze skóry obdziera. No bo jeszcze trzeba wiedzieć o tym, że no tak, jak mówimy, drugiego plonu ci zmodyfikowane zboże nie da. A nie jeżeli coś da, to ci tam, da, da jest, tam tylko mniejsze, ale to nie możesz w ten sposób prowadzić interesu, nie? nie więc to nie da. No więc tu kolejnym elementem gospodarki jesteś w 100% uzależniony od decyzji politycznych, bo Chińczycy. Tak, a wiesz... jeszcze musisz pamiętać, bo my mówimy tylko teraz tak o tym aspekcie właśnie ziaren technologicznym, eksport, no ale jeszcze w 2024 i 2025 w Rosji będzie szalała wysoka inflacja. Tak. To też się nałoży, tak, czyli te ceny produktów spożywczych będą rosły, nie? i... Mniejsze prawdopodobnie plony, gorszej jakości produkty, a ceny coraz wyższe. I w sumie nie mówiliśmy jeszcze jednej rzeczy: maszyny rolnicze, serwisy maszyn rolniczych, a analogia do samolotów. Dzisiaj w porannym cep informowałem, że ilość awarii samolotów w Rosji w ciągu roku potroiła się. Potroiła. Więc podejrzewam, że te zachodnie kombajny, i, i tak dalej, jeżeli jest odcięcie od serwisów, od części, od, od napraw, to są nowoczesne urządzenia, wbrew temu, co mhm. wielu z nas ma wyobrażenia to są naprawdę skomputeryzowane, bardzo nowoczesne urządzenia. I jeżeli w tym momencie. Rosjanie nie mają dostępności do serwisów i części, no to pojawia się temat wymiany floty takiej na na co? Znowu na, na chińską? Czyli znowu kolejny element, w którym chińczycy będą sobie szerok, przez szeroko otwarte drzwi wchodziły w rynek rosyjski. No, i go dominowały, no bo będzie tak jak z samochodami najprawdopodobniej. Te maszyny rolnicze też będą chińskie. No i teraz, jeżeli te firmy, które będą zmuszone wymienić park maszyn na chiński, bo już miały stare i po prostu są zmuszone, no to one przez najbliższe 20 lat od tych Chińczyków nie odejdą. Więc to no. też jest pewna zmiana, którą później bardzo trudno będzie odkręcić. Zwłaszcza jak się Chińczycy już zadomowią na tym rynku, no to wiecie. Najpierw... Tak, tylko patrząc jak to idzie, to chińskie marki nie są jakoś mocno zainteresowane rosyjskim tym rynkiem rolnym. Mm -hmm. Tak jak na przykład firmy, które produkują ciężarówki, są. Mm -hmm. Trochę tak jak z firmami, które produkują osobówki. No jak kupią, to kupią i tyle. Aha, czyli tam nie ma parcia, czyli ma. Az, Azja e, typu Wietnam i tak dalej, tam jest, A, tam. E, tam to owszem. To tu tu wiesz, na zasadzie chyba, że jakieś duże zamówienia byłyby wiesz, rządowe. Mm -hmm. no, to wiesz może... co, są, są bardzo duże firmy, które mają potężne połacie. Z, wiesz, to kul, prawda. I one mogą chcieć. Być może wygenerują jakieś zamówienie duże, tak? To, to, mm -hmm. będziemy o tym słyszeć. Na ten moment y, jakichś dużych zakupów nie było. Powoli faktycznie y, zwiększa się tych udział m, tych maszyn chińskich. Natomiast wiesz, no to są też inwestycje nie? i to tak. też jest problem. Inwestycje, związany... a stopy procentowe no utrudniają właśnie. inwestycje. A wiesz, taka firma, która zasiewa, to nie jest Roskosmos, to nie jest, wiesz, koleje, że dostaną preferencyjne kredyty, bo pamiętaj, że kredyty, które kiedyś były preferencyjne rolne, one hmm. były od 0,1% do 3%, mogły dostać firmy właśnie yy, z sektora rolniczego, są zawieszone. No dobrze, ale to <coughs> dochodzimy do takiego wniosku. Czyli tylko komercyjnie możesz wziąć w tym momencie kredyt. Tak, ale to oznacza, że nie wymieniasz parkun maszyn. To no ozna... właśnie o tym mówię, no bo to przecież nikt za gotówkę nie kupujś tych maszyn. Przestojów. Słuchaj, takie przestoje, na przykład, że psuje ci się kombajn w trakcie żniw, no to to jest być albo nie być, nie? To to są no wiesz Tak, no bo teraz na przykład na wiesz, chcesz, chcesz wziąć yy, chińskie te maszyny, tak jak mówisz, mhm. wymienić. No ale musisz wziąć leasing. No leasing tak. będzie w tym momencie 20%. No. Tak. Weź sobie leasing tak. na 20%. A no. jeszcze, czas, jeszcze powiedzmy dwa lata temu miałeś yy, kredyt na A 3%. pracować będziesz najprawdopodobniej na niższych plonach. Więc tu też. Yy... No, wyższe kwoty. Chińczycy też te kombajny sprzedadzą na pewno. A jeszcze, jaką masz perspektywę? Cenie. Czy masz taką perspektywę, że wiesz, coraz więcej tej żywności będzie się spożywać? Hmm. Czy raczej będzie stagnacja, a nawet taki lekki spadkowy, no bo oczywiście żywność jest potrzebna, no ale też można na żywności oszczędzać. Tak, tak. Natomiast no, pewne produkty są takie, które no, są na najniższym szczeblu tej drabiny. Żywieniowej w Rosji, no i one będą sprzedawały się zawsze dobrze. Dobra, myślę, że od wszystkich stron to omówiliśmy. Jeżeli nie omówiliśmy od jakiejś strony, to dajcie znać w komentarzu, bo może macie jeszcze jakieś ciekawe przemyślenia. My te komentarze wszystkie czytamy i może wpadniecie na pomysł kolejnego komentarza dla nas. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję. Aha, i taki temat. Jeżeli obejrzeliście, dajcie łapkę, komentarz, nakarmcie algorytm, nie bądźcie rosyjskimi rolnikami. Z mojej strony. I rosyjskim wszystko. rządem. I rosyjskim Trzymajcie rządem. Się. Trzymajcie się. Cześć. Miłego wieczoru. Hej.